Czy to się w pewnym momencie nie robi nudne? Arm wrestling nigdy nie robi się nudne, przynajmniej dla mnie. Zajmuję się tym od ponad 30 lat i zawsze, jak przyjeżdżam na zawody i widzę nowe twarze, to zawsze robię się agresywny i bardzo chcę wygrać. Dostaję kopa adrenaliny i tak jest za każdym razem. Jak to jest być najsilniejszym człowiekiem na świecie? Cóż, nigdy nie myślałem o sobie jako o najsilniejszym gościu na świecie. Prawdopodobnie jest wiele osób ode mnie silniejszych w konkretnych partiach. Ja po prostu rozwijam wszystkie partie mięśni, bo to jest potrzebne w tym sporcie. Jest wiele osób silniejszych w konkretnych częściach ciała, ale w innych są słabsi i nie są w stanie tak skutecznie wykorzystywać wszystkich technik wymaganych w siłowaniu się na rękę. Poświęciłem treningowi duży kawał życia. Siłuję się na rękę, odkąd miałem 13 lat. I to mi się opłaciło. Wciąż się tym zajmuję po 30 latach. I za to jestem wdzięczny losowi. Czy znasz Pudziana? Pudzian, ten, który jest naszym strongmanem. Pudzianowski? Tak. Tak, jasne, znam go. On jest najsilniejszym człowiekiem na świecie. Tak, zgodziłbym się, ale on nie brał udziału w zawodach w siłowaniu się na rękę i prawdopodobnie brakuje mu odpowiedniej kontroli i techniki, mimo siły. Myślę, że gdyby poświęcił sporo czasu, na przykład raz w tygodniu siłowaniu się na rękę, myślę, że za 3-4 lata byłby bardzo dobrym światowej klasy arm wrestlerem. Czy to jest talent, z którym się rodzisz, czy kwestia praktyki, żeby być w tym dobrym? Cóż, trochę zależy od genów, musisz mieć pewien potencjał. Jest wielu gości, którzy nigdy nie będą w tym dobrze, ale same predyspozycje nie wystarczą. Ci, którzy je mają, w dalszym ciągu muszą poświęcić dużo czasu i wysiłku, żeby zostać mistrzami świata. Nie oszukujmy się, na świecie jest wielu dużych, silnych facetów, ale mistrzami zostają ci, którzy poświęcili temu sportowi dużo czasu i wysiłku. Jakie są podstawowe ćwiczenia, które trzeba wykonywać? Cóż, to co zawsze powtarzam wszystkim tym, którzy chcieliby zostać mistrzami świata w tym sporcie, to znajdź grupę ludzi, którzy chcieliby się siłować. Zrób albo kup stół i ćwicz różne techniki. Ćwiczenie technik pomaga w rozwoju mięśni, uczy myśleć w odpowiedni sposób i powoduje, że robisz się coraz silniejszy. Jeżeli nie znajdziesz żadnego sparring partnera, zwykły trening siłowy też pomaga, ale ten sport odbywa się na bardzo dziwnej płaszczyźnie względem grawitacji, więc ciężko jest znaleźć ekwiwalentne ćwiczenia siłowe. Nie wyglądasz na kulturysty jak Schwarzenegger, a jesteś bardzo silny. Cóż, kulturyści budują mięśnie, żeby dobrze wyglądać. W moim treningu chodzi wyłącznie o siłę. Wbrew pozorom siłowanie się na rękę nie buduje wcale dużych, dobrze wyglądających mięśni. Ten rodzaj ćwiczeń powoduje, że tkanka mięśniowa robi się bardzo gęsta i mięśnie stają się silne. To po prostu co innego. Jak wspominasz pracę ze Stallonem? Minęło już ponad 20 lat, ale on chyba wciąż co nieco wie o tym sporcie. Mówił o nim niedawno w jednym z internetowych wywiadów. Nie no, gość jest świetny. Jako aktor czy jako zawodnik? Nikt, kto się tym nie zajmuje, nie wejdzie po prostu w to środowisko i nie zacznie być od razu świetny. Ale, prawdę mówiąc, Sylvester Stallone ma świetną budowę, żeby zostać naprawdę dobrym zawodnikiem. Gdyby chciał się tym zająć, ma duże dłonie, silne przedramiona. Sądzę, że gdyby się poświęcił tej karierze, mógłby być bardzo dobry. Powiedz szczerze, czy on faktycznie jest taki twardy? Nie, nie, gość jest aktorem, świetnie wygląda w roli twardziela i dobrze gra takie role, ale myślę, że gdyby naprawdę znalazł się w sytuacji twardziela, to wyszłoby to żenada.